Cześć. Chciałem pozdrowić, podziękować i też przeprosić moją mamę i wszystkie moje byłe dziewczyny. Bo w życiu nie zawsze było kolorowo i czasem wiało naprawdę szarością, a dzięki tym osobom jestem gdzie jestem, bo wtedy, kiedy nikogo nie było, one były i podawały mi rękę. Czasem człowiek się gdzieś w tym wszystkim zapętlił i wychodziło jak wychodziło, a od miłości do nienawiści, nerwów jest najbliższa droga i czasem było tak, jak nie do końca powinno być, a po tym mijają. Mija po prostu jakiś czas i człowiek inaczej na to wszystko patrzy, a drogi nasze porozchodziły się gdzieś, każdy poszedł w swoją stronę. Ja jestem, gdzie jestem. Jest coraz bardziej kolorowo w tym moim życiu i tak jakoś taką potrzebę poczułem, żeby zrobić coś takiego, żeby naprawdę z wdzięcznością podziękować za to, że wtedy były po prostu i rozmawiały, dużo rzeczy dla mnie robiły. I tego się nie zapomina i to zawsze będzie gdzieś jakoś w środku. I ukształtowało mnie takiego, jakim jestem po części, bo wszystko wpływa na człowieka, ale takie rzeczy naprawdę rzeźbią najmocniej. Więc gdziekolwiek teraz jesteście, no z jakimiś swoimi rodzinami, czy w kraju, czy za granicą, to chciałbym, żebyście wiedziały, że ciepło o was myślę. I życzę wam jak najlepiej. I dziękuję. I naprawdę sorry za to, że czasem byłem wybuchowy, a potrafiłem być za bardzo wybuchowy. Człowiek pracuje nad sobą i tak naprawdę uczy się do końca życia. I chcę, żeby to jakoś w ten sposób było. Odcięcie się od tych wszystkich takich negatywnych emocji i żeby pozostało tylko to, co dobre, bo naprawdę dużo fajnych emocji było, fajnych chwil i to się liczy, a że człowiek czasem niekoniecznie związane było to z osobą czy sytuacją, tylko nerwami zupełnie z innej bajki, które gdzieś tam w człowieku siedziały i wychodziły, prawda? A że teraz robię dużo zmian i porządkuję to wszystko, to poczułem potrzebę zrobienia takiego filmiku, żebyście po prostu wiedziały, że naprawdę ciepło myślę i koledzy są naprawdę ważną częścią życia mojego, ale kobiety mają jakiś taki zupełnie inny pierwiastek, który jest mi bliski, bo w sumie zajmuję się takimi rzeczami, można powiedzieć, mało męskimi i może przez to, że jakoś tak przebywałem z nimi, to mnie jakoś tak też ukształtowało w tą stronę. Więc mamo i wszystkie moje kochane ex, bardzo ciepło was pozdrawiam i chciałbym, żebyście też przychylnym okiem jakoś tam nie popatrzyły i zapomniały o tych czasem jakichś tam wybuchowych burzach, które były i pamiętały tylko to, co było ciepłe i kolorowe, dobre. Bo zasadniczo tak jestem, nie? Jestem bliźniakiem, mam te dwie twarze, ale wolę tą swoją jaśniejszą stronę niż ciemną. Wszystkiego dobrego. I dzięki, że mogę to z siebie wyrzucić. Jeszcze raz. Pozdrawiam. Cześć.